Dobra, login. Ciebie. Dzieciaki, wyciszyliście się? To zapraszam. No, lepiej już nie powtarzajcie, dobra? Takich numerów. Ale już nie musisz, komentować. Dobra, kto chce, to idzie. No idziemy? Idziesz czy zostajesz? Dobra. O, zaraz Wadek ruszy. No. Przecież ja go znam. A piłkę wzięliście, czy nie? Nie. Oj, sorki. Coś mi... Co? Nie, no tak wychodzi raczej. Nie, nie ma. Z tymi ludźmi, co byli, co tobie opłacili... No. Jakaś inna. I co, idziemy na plażę, chwilę poleżymy, później wracamy. Idziemy na tą rybkę dzisiaj jakąś? Tak. No. Dobra, na taką rybkę. A może na deser gofry? Nie, no to może gofry to, czy jakiś deser, jakieś, nie wiem, duże lody czy coś, to może sobie w Gdyni zjemy, co? No, jak tam dojedziemy, może być? No bo tam na pewno też coś trzeba będzie. Chodź, przejdziemy. Bo my tego, co się trzyma jak lód. Wiem, takie to napompowane, tak? Ostatni raz to takie wyjadłem, jak byliśmy na jakimś zlocie. Czy oglądałeś jakieś auta? Ha, to nie wiem, nie pamiętam, wiesz? Gdzie takie jedliśmy? No ale dobra, zobaczymy. Albo coś takiego, albo może... Bo tam, wiesz co, w Gdyni, to obok tych gofrów, to są jeszcze takie fajne, grube fryty belgijskie z różnymi sosami. Takie grube. Ale to sami zdecydujecie. Grube to są na kręgierze. No, ale coś mi się wydaje, że tamte mogłyby wam lepiej smakować. Wiesz, tamte są z majonezem albo z jakimiś innymi sosami. Takie belgijskie, grube, wiesz, fryty. A na kręgielni tak, chyba do burgerów też dają takie szerokie, nie, frytki. Tylko, że wiesz co, one są takie płaskie, a te w Gdyni to są takie wielkie, takie jakby kwadraty. Bardzo grube. Aha. Idą oni czy nie? Idą. Jeden z pałą, drugi z dzidą. Słyszysz już morze? No. Jak ładnie szumi? Idziesz, Webster? Chodź, bo tam na ciebie piach oczekuje. My z Bartkiem znowu będziemy dziurę robić. Dobrze, róbcie dziurę. Poczekaj, którą stroną my idziemy? Tamtędy, bo jest krócej. Tamtędy jest krócej? No to musisz to mamie powiedzieć, bo mama to zawsze woli tędy. Ale chyba tędy będzie lepiej, tu może być chyba mniej ludzi, wiesz? Basiula! Chodź tędy pójdziemy. Chodźcie. Patrz, nawet wyrwało tam. Co? A to już dawno, no. No. I wtedy nikt się nie zaczepie, bo nie by raczej nie szedł tymi takimi. No mało ludzi, tak. Bo jest wąsko, nie? Mało ludzi się decyduje. A to raczej jest pod ludzi z wózkiem. Żeby sobie po prostu sprowadzić wózek. Są fale, jest szum. No i jest też sporo ludzi. Ale plaża jest na tyle szeroka, że tutaj zawsze znajdzie się miejsce. Co? No właśnie, ja myślałem, że tutaj będzie trochę mniej, no ale dzisiaj jest sobota, wiesz, to nie ma się co dziwić. Niektórzy na jedną noc przyjeżdżają, no i jak jest taka pogoda, to wszyscy atakują na plażę, nie?
Dobra, coś tam znajdziemy, bez problemu. Nie, no my chcemy blisko wody, nie? Dobrze, zaraz znajdziemy, chodź. Bez problemu. I tu jeszcze jedna seria schodów. Hej, Webster. Dobra, idziemy tam w lewo, zobaczcie. I tam sobie coś znajdziemy. Tylko chcemy też troszeczkę bliżej wody, no bo ja z Radkiem będziemy budować ten. No tak, przy samej wodzie sobie znajdziemy, nie martw się. Co? Zimny piak. Tutaj w cieniu zimny, chodź, tu będzie zaraz nagrzany. Dzisiaj jest, zobacz, dużo cieplej. Dzisiaj będzie opalanko. Tutaj jeszcze nie. Jeszcze kawałek. No mniej więcej widać w tym samym miejscu co wczoraj, no nie? No kto wie, może się trafi. Taka miejscówka dzisiaj. No, zarąbiście. Drugi dzień taki mam. To weź. No, co? Myślę, że lodowata. No. Wadek, koszulka! To strasznie. Jest cieplejsza niż wczoraj. Lodowata jest. Ale jest cieplejsza niż wczoraj. Wczoraj była zimniej. Tak. O Boże, jaka zimna. Wcale nie mam ochoty. No też ja mam ochotę, dlatego że wcale nie jest tak upalnie, jest ciepło, jest przyjemnie, no ale wiadomo, to nie Chorwacja, nie? Słucham? Teraz ci poprawię te schody, poczekaj. Słucham? Ja nie wiem, czy tam dalej iść, czy nie. Możesz iść, pewnie. Nie musisz tak daleko wchodzić, wejdź sobie tutaj płytko, jak chcesz, najpierw. Możesz iść daleko, możesz iść blisko, gdzie chcesz. No, dawaj. Władek, stań tutaj koło mnie. Władzie, tutaj, tu.
nie uda, żeby zrobić takie zdjęcie, bo po prostu są za daleko. Czekaj, chwilę, zaraz się zbliżą, to wejdziesz tam. Jestem z tych, że lubię, jak mi jest ciepło, a nie zimno. Ewentualnie, jeśli chłodno, to przyjemnie. Musiało być bardzo gorąco, żeby mi się chciało wejść. No, ale niezaprzeczalnie Bałtyk ma coś w sobie. No, jest ładnie. Jeszcze gdyby ta woda była turkusowa, a nie taka żółta, żółto-zielona, to w ogóle byłoby fajnie. Ale dobra. Trochę sobie ponarzekać muszę, nie? Plaże mamy wybitnie ładne, no nie ma się co czarować. Władysław wodę czerpie na łopatę. No i tak to, proszę Państwa, wygląda sobota przedpołudnie dzisiaj u nas. A jutro o tej porze już będziemy całkowicie gdzie indziej. Ale o tym, co będzie jutro, to już jutro. Albo później. No dobra, oni się chyba nie spieszą, żeby wychodzić i mówić o swoich wrażeniach w kąpieli. Więc tutaj kończymy. Ja idę sobie poleżeć, poczytać być może. No. Czytanie na plaży to jest super rozrywka, powiem Wam. I na plaży zawsze dobrze mi się czytało. Więc i dzisiaj idę. W ogóle już dawno nie miałam takiej prawdziwej książki w rękach. To, co czytam, to jest czytnik. No i nie ukrywam, że wolę taką formę. Co? Dobra, no to buduj coś z tego. O, idzie. Idą chyba, a w każdym razie idzie tata. To może nam coś powie o swoich wrażeniach. Jak wrażenia? Chyba jak na morsowaniu. Jak na morsowaniu. Jest zimno. No wiem, widzę, czuję. No dobra, to tutaj kończę. No, ale to na pewno fartuje. Pewnie tak. Dziewczyny zadowolone. Wszyscy zadowoleni. Ma tyle tygodnie już momentami, ale. No wiesz, ona wcale nie wyjdzie dalej do końca. Będzie silna, fioletowa, ale nie wyjdzie. Dobra, idę poleżeć. Bierzesz małą łopatę? No to bierz. Ale teraz to jeszcze dużą można chyba kopać. Zresztą, nie wtrącam. Rób jak uważasz, Wadek. A ja się biorę za lekturę. No ja jej nie brałem. Nie mamy wody. Cholera. To słabo.
No to najwyżej się przejdę. No i co? Masz co czytać? Ja mam. Dobra. Dobry punkt obserwacyjny mamy na dzieciory. Tak. Jest pięknie. Pogoda jest, wszystko jest. Tak jak trzeba. Pomidory zjedzone, moja gazeta już przeczytana. Mało to było w ogóle. Przed chwilą właśnie powiedziałem, że powinienem się był przygotować wcześniej, przed wyjazdem tutaj. No ale kto by tam myślał? Może będzie mi się chciało czytać na plaży. Zresztą w ogóle nawet nie myśleliśmy, czy będziemy leżeć, nie? Na plaży. No wiadomo, jaka będzie pogoda, nie? No. No to tak. Ludzi, jak widzicie, jest sporo. Dzisiaj słońce pięknie grzeje, nie mamy parawanu i nawet lepiej. To nas owiewa i nas lepiej opali. Dzieciaki bawią się z tyłu, nie wiem co oni tam robią. Dzisiaj nie kopią dołów. Ale bawią się razem przynajmniej. I w zgodzie, o dziwo. Coś tam sobie podlewają wodą. A my co, jeszcze godzina i uciekamy, czy nie? Myślę, że godzina, poleżymy jeszcze trochę. No. Idziemy się ogarnąć, umyć. Spakujemy się, może podjedziemy do tego dorsza. Może. Iść tu teraz po kawę, czy już wypijemy w domu? Nie wypijemy tu kawy, bo nie mamy gotówy. Aha. A tu się płaci chyba tylko gotówką. Tutaj tylko gotówa, no. Dupa. A, nie, wiesz dlaczego? Bo tu nie ma żadnego zasięgu, chyba. No, na blika chyba daliby radę ogarnąć. No, nie wiem. No, ale jak ja bym nie miał zasięgu, to jak? No, miałem tak w delikatesach. Znaczy w tym Livio. Wczoraj i dzisiaj to wszystko tak z oporami idzie, jak nie mam internetu. Nie wiem dlaczego to tak jest tutaj taki problem. Co? Nie wiem dlaczego to jest taki problem. No ja też nie wiem. No ale rzeczywiście, no w każdym razie dobra, nie przygotowaliśmy się, nie mamy gotówki, nie wzięłam nic. Zresztą na kawę już, nie wiem, chyba szóstą dzisiaj to nie mam ochoty. No. Dobra, radę godzinę wytrzymamy, nie wiem, która jest godzina teraz. No weź zobacz. Za 10.12, no to akurat pierwszej wyjdziemy. Za 10.12. Wiesz, jakie są moje przemyślenia, że ktoś tutaj piękny ruch wykonał, bo to jest samochód w skali 1 do 60, tak na, no, na oko. Nigdy nie sprawdzałem, w jakiej skali są robione Hot Wheelsy i tam inne matchboxy, ale raczej nie w tej samej, bo Mini i Mustangi, które tam dostałem na urodziny w zeszłym roku, różnią się trochę od tych Hot Wheelsowych rozmiarów, ale też są fajnie robione. Kiedyś to pamiętam, że były tylko matchboxy z tych takich, co się bardzo chciało mieć. Nawet miałem jednego, ale go gdzieś przechlałem. Nie wiem, co ja z nim zrobiłem. Matchboxa? No. Jednego miałem, pamiętam, ale... Nie mogę. No. Dzisiaj to jest tego tyle w domu. Nawet nie pamiętam, tak, jaki to był dokładnie, ale miałem jednego. To było takie drogie, czy takie niedostępne? Niedostępne, no i chyba drogie już, nie wiem, nie pamiętam. Ale jednego miałem. Raczej jasny miał kolor. Różne miałem takie, kurczę, samo szkoda, że ich nie zachowałem. Wcześniej miałem manię rozwalania, a teraz przeciwnie, nie? Teraz dbam. Taką miałeś manię rozwalania, że teraz jak widzisz, że dzieci coś tam rozwalają, to cię trafia, ale nie, no, rozumiem tego trochę, bo Władek też tak sobie lubi coś rozbroić, rozłożyć. No to ja robiłem to samo, tylko że ja to tłukłem, sprawdzałem, ile wytrzyma to. Ale jego ze wszystkim takie rzeczy bawią. Za dużo się wtrąca, bo po prostu do jego zdawa. Pamiętam, że była Skoda taka niebieska, 105 albo 120, z Czechosłowacji mi tata przywiózł, taka duża, taka skala, no może 1 do 18 mniej więcej. Wszystko miało otwierane. Musiałem ją rozwalić, skoro jej nie ma. O, jakiś samochód pod choinkę dostałem, biały, z otwieranymi drzwiami i maską chyba, to też byłem taki, byłem zajarany tym samochodem, pamiętam, jak go zobaczyłem pod choinką, żeby miał coś otwierane, też go już nie ma. A spodziewałeś się, że co, zachowasz te zabawki? Coś mi kiedyś mama mówiła, że zobaczyła, że na podwórku coś młotkiem rozwala mi i kilka uchroniła. Wariat byłeś. Znaczy jesteś na tym, nic się nie zmieniło. No, z rowerami też tak miałem, że no, sprawdzałem, ile wytrzymają,
w jaką kałużę mogą wjechać, ile wytrzymają na dołkach. Ja pierdzielę. No tak dostawały. Tak wszystkie te rowery ode mnie tak dostawały po dupie. Tylko, że tylko też chcesz uchronić przed wypadkiem, w sensie, żeby sobie to nic nie zrobił. Jego i siebie, bo ja już wiem, jak to wtedy będzie wyglądało. Że no, wieczór zełba, płacze, zamiast siedzieć w spokoju, to... No ale to się no, wie, nie wie. Da, no. Jego to też bawi właśnie takim dziczonkom. No wiem, wiem. No życie, życie, no. Tak. A dzisiaj tu będziemy szli jeszcze przez centrum, czy nie? Nie, nie, raczej tu będziemy nie. Szli, bo szkoda czasu chyba dzisiaj na to. No. Jeśli chcemy jeszcze zobaczyć, podjechać w Gdyni, zobaczyć, czy tam jakieś kontenerowce nie wpływają, no to, to chyba nie, no. Chyba to nie ma sensu, nie? No. No ja bym jakiegoś Rossmana po drodze ogarnęła. Nie wiem, czy by mnie ogarnęło, jakby stało... Ale poczekaj, bo możecie... Możesz być niesłyszalna. Rossman to jedno po drodze. Jakby obok tego Rossmana stał jakiś Lidl albo Biedronka, też nie wiem, czy by mi szybko nie weszło, dlatego że rano dzieci chcę odwieźć. Macie i... Nie wiem, czy zdąży im dać śniadanie, żeby coś im tam dać, wiesz, spakować. Bo nie no. Wiem, co tam tata będzie, czy będzie, nie wiem. Dzwoniłam do niego, mówię, że na obiad to będzie przygotowane. A na śniadanie to nie wiem. Spoko, spoko. Coś tam muszę, w domu jest też, wiesz, pusta lodówka, nie? Jak dostaną, wiesz, po drożdżówce czy coś, to... Tak, ale właśnie to... No to tak, to się kupi, spokojnie. To nie problem. No i może też byśmy mieli na drogę coś, bo tam w domu już są, w sumie tam nie ma dużo. I żeby nie było konieczności zatrzymywania. No nie, właśnie jest. Musimy sobie trochę ten, bo żremy te McDonaldy, jakieś różne takie głupoty, niepotrzebne. No wakacje były, no to... No tak, tak, właśnie, chociaż, właśnie. Chociaż one tryb wakacyjny to mają przez cały rok, no to wiesz. Dwa razy się w te wakacje zdarzyło, jedno takie pośrednictwa, ale... Dwa razy? Tak, ja raz skojarzyłem. No nie, to ja to jadłem często. Jak jechaliśmy i raz ja z dziewczynami w galerii. W każdym razie, no to nawet nie o to chodzi, że sobie w czynnictwie, tylko chodzi o to, że jest szybciej znacznie i sprawniej, jak mamy coś w samochodzie i możemy to załatwić szybkim przystankiem, bez kolejek, mało tego, można to zrobić nawet w trakcie jazdy. W sensie zaspokoić jakiś głód, no nie? I jedziesz dalej. No nie tracimy czasu bez sensu. Czasem to jest godzina. No nie? Mhm. Z głowy. A wiadomo, że chyba lepiej dojechać do domu szybciej, nie? Niż później. No, to tak. Ale to tak gdzieś tam po drodze, jak będziemy wyjeżdżać. Z półwyspu to chyba się zdarzy gdzieś takie miejsce, że... Nie wiem, czy nie w Pucku stoją obok siebie. Właśnie Pucku? Biedrona albo Lidl i... A poczekaj, ja przy tym rondzie, czy netto centrum rondo nazywa przy Pucku? Właśnie mówię o tym. No, tam gdzie jak jechaliśmy w zimę się zatrzymaliśmy. Nie wiem, czy tam jest Rossman, właśnie mi o Rossmana chodzi. Tam chyba było kilka takich, jakieś CCC na pewno było, jakieś taka Biedronka, Lidl, coś tego typu. No i tyle. No nie, i ja chcę Rossmana przecież. A, dobra. Ale dobra. A jak się wyjeżdża tam w redzie, to nie ma na skrzyżowaniu? Nie wiem, ty wiesz co, musisz się rozglądać zawsze jak będziesz w kioskach. Czy są samochody, wiesz, te takie z gazetkami, takie modele De Agostini różne i tak dalej. Rozglądam się, ale nie widziałam. A zwłaszcza jakby były jakieś straże pożarne, policje, milicje i karetki, to... No, o, właśnie, jakby... Mówisz do mnie, jakbym nie wiedziała o takich rzeczach, że... Jakby państwo... Mogę tak poprosić? Jakbyście kiedykolwiek byli w jakimś kiosku, w którym by się okazało, że jest taka gazetka z De Agostini, a z karetką Fiatem 125, to już w ogóle jakby się gdzieś trafił. Ze starym milicyjnym, nie wiem, z jakimś Jelczem czy coś, to można mi spokojnie brać. Nawet po kilka sztuk. Zwłaszcza jakby były jakieś ambulanse. W sensie, że mówię o De Agostini, no. Że będzie z wilkiem kasy. Słucham? W sensie, że ludzie mają ci prezenty robić, czy będziesz... Nie, no przecież... Nie. No. Chętnie oddam właśnie, no. No. Ja to o tym pamiętam, ale w Przysusze to powiem ci... Nie, właśnie ja w Przysusze kiedyś tropiłem, byłem w tych wszystkich kioskach i... Nie. To już wiem, że nie będzie, bo oni nie zamawiają tego, czy nie dostają. Nie wiem, jak to jest tam reglamentowane, myślę, ale... Na to brania w Przysusze. A właśnie nie wiem. Jak byłam w Empiku, to w ogóle nie pomyślałam, bo byłam zajęta czym innym. Ale w Empiku to są właśnie te, wiesz, te takie serie, co mam Jelcza i tak dalej. To z tej serii też, tak. No to coś tam bym sobie mógł wybrać, chociaż polonezy mi się... z tej kolekcji nie podobają, ale Fiaty mi się wszystkie podobają i Warszawy.
i chyba w tą stronę pójdę. Polonezy tam są kiepskie, no ale kto wie, co się wydarzy. No to nie wiem. A skala większa, a koszt w sumie ten sam, bo dzisiaj 25 zł zapłaciłem za tego Buicka, a tam kosztują zwykle 30. Nie. No, to tak. Ale dobra, to tak. Ale to no. Pewnie jest jakaś stała cena wszędzie, taka sama, nie? Nie wiem. Nie. Nie? Na poczcie są chyba najtańsze, na Orlenie są droższe i w Empiku też są droższe. A w Juracie te same, samo pamiętasz? No, pamiętam. No. 60 zł, 59 w Empiku nawet, drogo, zajelcza, a tam chcieli ponad 100, chyba 130 czy 140. Za ten sam samochód. No myślałem, że nie, no tam nie uwierzę. No. No wszystko. Jeśli chodzi o zabawki. Ciekawe, jak to jest rozwiązane, że taki samochód tu kosztuje 60, a tam 140. No, jeżeli, nie wiem, sok w Biedronce może być... Chyba, że to jakaś lewizna, nie? Czy dajmy na to, a potem widzę ten sam... W Zakopcu są takie miejsca, gdzie soki z Biedronki można kupić w jakimś kiosku. No. No na to polega, no przecież to tak jak zresztą. No w sumie tak. No nic, dobra, to tego. No. To tutaj kończę, bo przegadaliśmy 10 minut o modelach. No. Nie pierwszy raz. I nie ostatni pewnie. Ekstra. Ja już jestem po prysznicu. W słonej wodzie. Pamiętasz, jak byliśmy w tym? W Helu to jedyne prysznice, jakie mieliśmy, to w słonej wodzie. Ale tu jest takie małe zasolenie, że spokojnie można czuć się umytym. Nie, no właśnie nieprzyjemnie. Nie, tam. Nie jest prysznic taki. To nie Chorwacja. Nie jest odświeżenie. Ten Adriatyk to jest zasolony jak cholera. No, zostaje taka biała łuna na sobie. No. Tak. No dobra. Stroje się niszczą. No to tyle, nerka. Słucham? Z asfaltem możesz zrobić zdjęcie. No właśnie, o, czekajcie. Tak, jest. Latawiec Mateusz nadal na miejscu. Mateusz? No, tak go sobie Mati nazwaliśmy. Ten latawiec, co się Mati nazywał, nie? Czy Mateusz, już nie pamiętam. Mateusz. No to jest. Mateusz sobie fruwa cały czas. Mateusz sobie fruwa, tak. Mateusz. Mateusz, wajchę przełóż. Taki Mateusz. Dzięki, Matyśka! Czekajcie, ale na pewno tędy idziemy? A czekaj, zrobię zdjęcie. No ja im już na filmie nagrałem. Tak? A no. Zdjęcia nie robiłeś? Nie, zdjęcia chyba nie. Czekaj, co to było? No tutaj jest. Gdzie? Tam dalej, widzisz? No masz go? Idziesz, Matyśka? Tak. To nie teraz na tak ciemne gadać. No, dzisiaj przy takim wietrze to na pewno. Z pewnością. Słucham? No. Chyba w sopocie jest taki miałem niebieski. No, do tego trzeba mieć trochę przestrzeni. Spoko. Mam, jeszcze nie mogę doczekać kawki na balkonie. Ale może chociaż jedną sobie w 104 wypiję. Czemu w 104? No bo tam się jakoś lepiej siedzi.
Lepiej się pije. Ja lubię, no. A, musimy pamiętać, żeby tą kawę właśnie zostawić. Żeby jej nie zabrać ze sobą. A czemu jej nie zabrać ze sobą? No bo właśnie chcieliśmy tutaj zostawić sobie jedną. Wiesz? Idą? Co, chcecie się tutaj przepaść, czy idziemy na górę? Tu nie ma co się zobaczyć. Tutaj to tak. Dobra, Wadek. Pod domem sobie to wszystko trzepniemy. Nie przejmę się, dobra? Okej? Okay? Normalnie masz łopatę pod kolor spodenek. Zarąbiście stary. No pod górkę no. Jak było z górki, to teraz musi być pod górkę, nie? Wadek? Nie przeskoczysz. Ostatni rzut oka na plażę. W Jastrzębiej Górze. Co? Pieniek? Gadający? No właśnie, gdzie był gadający pieniek? W jakim serialu? Może ktoś pamięta ten serial? Statki, no nie wiem czy tam w ogóle, no jakieś na pewno będą stały, mam nadzieję, że trafimy, bo nie sprawdzaliśmy rozkładu, mam nadzieję, że trafimy na jakiś taki duży, że będziemy mieli farta. A czy ta błyskawica? Błyskawica to jest na skwerze Kościuszki, no. Wiem, ale czy ona cały czas będzie pływać? Jak to cały czas? No czy ona cały czas pływa, czy ona tylko stoi sobie w miejscu spowie? Przecież. Aha, okay. Teraz stoi w miejscu. Myślałam, że ona cały czas tak będzie sobie pływać, że na przykład... A nie wiem, czy ją czasem... Czy ją ruszają, wiesz? Dla zdrowotności, nie wiem. 20 minut zaoszczędzone. Moglibyśmy kiedyś... Jakbyśmy wiedzieli, to chętnie bym ją zobaczył w ruchu. Ona kiedyś, jak była w służbie, to była bardzo szybka. Wiesz, to był bardzo szybki okręt. Może. Może dlatego. Jak tam z tyłu? Dobra. No to dobrze. Ja muszę czegoś zimnego, gazowanego. Zimnego, gazowanego? No to nie ma, ani po drodze, ani w domu. Chyba, że w tym sklepie kupimy tam. Nie, no dobrze. Mamy napój gazowany. Jaki? Gazowaną wodę w samochodzie. W samochodzie mamy jeszcze jedną? No. Dobra, chodź, przechodzimy. Póki możemy. Oni będą musieli stać. Spokojnie, zanim dojdą, to już przejedzie. A teraz zrobiliśmy przerwę na mirabelki. Plujemy pestkami jak Bronka. Plujemy pestkami jak Bronka. Ale tamte były lepsze. Wiadomo w jakim serialu. Tamte były lepsze? Mm. No ciekawe czemu tego nikt nie zrywa nigdzie. A przecież one są zarąbiste, nie? To są lepsze. Lepsze? Mhm. Mhm. No co? No. Tu jeszcze są jeżyny, widzę, ale chyba już
Już ich nie ma. Dobra. Mhm. Mm. Idźcie tam, mama jeszcze tamtych zerwie trochę. Pycha. Ten parking przez cały tydzień był pusty, a teraz sobota i on jest darmowy i dlatego wszyscy tutaj parkują teraz. Darmowy. No. To jest w sumie jedyny, jaki kojarzę, taki, żeby zostawić auto w miarę w pobliżu plaży. No. A to jest w sumie super miejsce. Ale my ostatnio przyuważyliśmy taką rodzinkę, no, wieczorem, pamiętasz? Co się tutaj kręciła właśnie i szukała sobie miejsca. No. A już było w sumie późno i tak podejrzewaliśmy, że może chcą się na noc tak zaparkować, no nie? Gdzie? No tutaj. A, tak, tutaj tak, no. No, no. Po drodze, zanim tutaj wejdziemy do nas, to oczywiście jeszcze Tyrolka. O, i siłownia dla mnie. Chcecie się otrzepać z tego piachu i umyć, czy nie? Matylda, ty masz całe nogi w tym piachu. No chyba, że nie płuczemy, tylko obtrzepiemy i po prostu przecież ten. Chodźcie, nie chcę płuczą. Zaraz się jeszcze wywalą i się pokłócą jeszcze gwałtem kran, no. Mówiłem? Dobra, odejść od tego kranu. Odchodzicie obie. Do widzenia. Ale pachnie jedzeniem. No co jest? Dobra, chodźcie. Robicie prysznic, tak? Przed... Dobra. No to jak najszybciej, no. Do dzieła. Im zamknęłaś te drzwi? Aha, dobra. Myślałem, że przed nimi zamknęłaś. Okej. Okay.